W tym filmie przedstawię ogólne zasady BHP, od których zaczynamy praktycznie każdy warsztat w wytwórni w centrum nauki Kopernik. Są to zasady, które można również z powodzeniem stosować, kiedy pracujemy indywidualnie z narzędziami podczas realizacji własnych projektów. Pierwsza zasada jeśli nie wiemy, jak skorzystać z danego narzędzia albo wykonać pewne działanie, to zawsze pytamy się osoby prowadzącej. Uczlamy bardzo mocno uczestników na to, aby samodzielnie, jeśli czegoś nie wiedzą, to najpierw spytali się instruktorów, bądź osób prowadzących, a nie próbowali na własną rękę wykonywać różne operacje albo działania za pomocą narzędzi, zwłaszcza kiedy nie wiedzą, jak z nich skorzystać. Druga zasada: Zawsze stosujemy środki ochrony osobistej, dopasowane do prac, które będziemy wykonywać. Czyli, jeśli przenosimy elementy ze sklejki bądź płyty USB, to warto założyć rękawice ochronne, tak aby nie wbiła nam się w ręce żadna drzazga. Kiedy na przykład wiercimy bądź szlifujemy, to warto założyć okulary ochronne, tak aby żaden odłamek nie wpadł nam do oka. Trzecia zasada: pracujemy bez pośpiechu i presji czasowej. Bardzo często do różnego rodzaju wypadków dochodzi wtedy, kiedy się spieszymy, pracujemy niedokładnie i nie zwracamy uwagi na bezpieczeństwo, zwłaszcza kiedy pracujemy z różnymi elektronarzędziami. Czwarta zasada: do pracy przystępujemy w odpowiednim ubiorze. Kiedy pracujemy z elektronarzędziami, np. szlifierkami czy wiertarkami, to unikamy zakładania ubrań z długimi sznurkami, frędzlami. Jeśli mamy długie włosy, to je tak upinamy, aby nam nie przeszkadzały podczas pracy ani nie były przypadkiem wkręcone w szybko obracające się ostrze, również zdejmujemy wszelkiego rodzaju biżuterie z rąk oraz zegarki. Piąta zasada, przed przystąpieniem do pracy z jakimkolwiek narzędziem, najpierw zapoznajemy się z jego instrukcją, Obsługi nigdy nie korzystamy z narzędzia, jeśli nie wiemy, jak z niego skorzystać. Szósta zasada: słuchamy poleceń osób prowadzących zajęcia oraz bezwzględnie się do nich stosujemy. Siódma zasada: nie przeszkadzamy innym uczestnikom podczas pracy, zwłaszcza kiedy pracują z potencjalnie niebezpiecznymi elektronarzędziami.